Witajcie kochani, zabieramy Was na prosty szlak na Kasprowy Wierch. Trochę pada, co? Zaraz przejdzie. Wyjechaliśmy przed godziną 4 rano z Krakowa i po 5 byliśmy już na parkingu przy rondzie Jana Pawła II. Koszt pozostawienia samochodu na cały dzień to 30 zł. W weekendy parking jest bezpłatny. Jako że deszcz jeszcze trochę padał, to zjedliśmy śniadanie na pobliskiej stacji benzynowej i po pół godzinie ruszyliśmy w stronę Kuźnic. Przed nami około 2 km drogi po chodniku. Przechodzimy obok zachmurzonego Nosala i po pół godzinie jesteśmy już w Kuźnicach. Odnajdujemy zielony szlak i wchodzimy do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Szlak jeszcze przy mrzawce leniwie prowadzi nas wzdłuż potoku Bystra. Szlak jest prosty, wiedzie szeroką, ubitą ścieżką, która jest jednocześnie drogą dojazdową do stacji przesiadkowej na Myślenickich Turniach. Zakosy drogi wybudowano w 1935 roku w zaledwie 4 tygodnie, aby następnie ciężarówki mogły wozić tędy materiały potrzebne do budowy kolejki. Przechodzimy nad zazwyczaj suchym korytem Kasprowego Potoku. Dochodzimy na Myślenickie Turnie. W tym miejscu znajduje się stacja przesiadkowa kolejki linowej. Gdy wjeżdżamy na Kasprowy Wierch, to właśnie w tym miejscu musimy przesiąść się do drugiego wagonika. Jako że kolej linowa może poruszać się wyłącznie w linii prostej, to właśnie stąd wynikła konieczność wybudowania stacji przesiadkowej. Odtąd zmienia się zdecydowanie charakter szlaku. Zbudowany w 1938 roku robi się kamienisty i coraz bardziej stromy. Wokół nas powinny zacząć się pojawiać widoki na okolice, w tym Giewont. Zamiast tego wciąż panuje klimatyczna mgła.
Co tam ładnego widać? Wyciąg kolejki liniowej. Drzewka, trochę mgły. Romantyczny deszczyk. No piękne widoczki, piękne. Najlepsze to są twoje włosy. Szlak robi się jeszcze bardziej stromy, męczący. Jest bardzo ciepło, wilgotność powietrza jest wysoka. Taki duet powoduje, że jesteśmy cali mokrzy. Wychodzimy z lasu i wokół nas pojawia się kosodrzewina. Zaczynają się robić delikatne prześwity, nawet przy odrobinie wyobraźni można dostrzec słońce. Mimo niekoniecznie ciekawych widoków, spodziewaliśmy się takiej pogody i wybraliśmy ją z premedytacją. Prognoza wskazywała na mgłę w Zakopanem, ale na szczycie około 8 miało pojawić się słońce. Szliśmy tam z głębokim przekonaniem, że zobaczymy takie widoki.
Dochodzimy na szczyt Kasprowego Wierchu. Znajduje się na nim stacja meteorologiczna, oddana do użytku w grudniu 1937 roku. Odbioru dokonał wybitny fizyk Jan Blaton. Nazwisko może Wam coś mówić, gdyż od jego nazwiska nazwany został żleb znajdujący się na szlaku prowadzącym na Świnicę, w którym zginął 11 lat później. Po wejściu na szczyt podobnie ukazują się nam bajeczne widoki na okoliczne szczyty i zalane przez chmury doliny Gąsienicowa i Konratowa. Schodzimy ze szczytu i kierujemy się na mały taras widokowy, aby jeszcze przez chwilę podziwiać chmury nad Doliną Gąsienicową. Ruszamy prostym szlakiem na chyba najłatwiejszy do zdobycia dwutysięcznik w Tatrach – Beskid. Przed nami góruje potężna Świnica. Po 20 minutach marszu dochodzimy na nieoznaczony żadną tabliczką szczyt Beskidu. Dalej szlak prowadzi dość stromo w dół, po kamienistych stopniach. Przed nami widać przełęcz Liliowe i odchodzący od niej zielony szlak w dół do Doliny Gąsienicowej.
Na przełęczy Liliowe natknęliśmy się na ekipę filmową kręcącą serial Śleboda na podstawie książki o tym samym tytule napisaną przez naszych serdecznych przyjaciół Małgorzatę i Michała Kuźmińskich. Schodzimy z przełęczy przez najbliższe pół godziny do połączenia się z szlakiem żółtym. Szlak zielony wiedzie nieprzyjemną, nierówną, kamienistą ścieżką. Trzeba cały czas patrzeć pod nogi, aby nie postawić krzywostopy. Powoli opuszczamy słoneczne zbocza Beskidu i Kasprowego Wierchu i z powrotem wchodzimy w chmury. Wchodząc na żółty szlak, ścieżka staje się bardziej komfortowa, mniej stroma i tak będzie się trzymać do samego schroniska Murowaniec. Po drodze znowu możemy nacieszyć oczy ciekawym spektaklem, jakim raczą nas chmury. W schronisku robimy dłuższy odpoczynek, spędzając go na rozmowach z naszymi licznie tu zgromadzonymi widzami, których wszystkich serdecznie pozdrawiamy. O, widzisz, patrz. Murowańca ruszamy na przełęcz pod Kopami, gdzie zawsze powstaje dylemat wracać przez Dolinę Jaworzynki czy przez Boczań i którędy jest szybciej. Nagrasz swoje, nagram swoje i zobaczymy. Ale jak będziesz pierwszy, a będziesz tam pierwszy, to poczekaj na mnie. No dobrze, poczekaj na ciebie. A gdzie to się? Tam koło tej budki, gdzie się bilety kupuje. Tam się możemy umówić. Dobra. No to... No, tylko nie biegnij. No. Aby to sprawdzić, rozdzieliliśmy się. Ja poszedłem w dół przez Dolinę Jaworzynki. Szlak od razu prowadzi stromo w dół po kamieniach i korzeniach. Thank you.
po pół godzinie jestem już prawie na dnie doliny. Znajduje się tu ławka, przy której można sobie odpocząć. Od tego miejsca idzie się już prostą, szeroką, łagodnie opadającą ścieżką aż do Kuźnic. Anka wybrała wariant przez Boczań. Szlak zdecydowanie jest mniej stromy, opada bardziej jednostajnie. Przy tej pogodzie, na moim szlaku, szczególnie na początku, napotkałem dużo mokrych, bardzo śliskich kamieni, a pod koniec szlak był suchy. Przez Boczań było przeciwnie. Początek wiódł suchymi kamieniami, a w lesie pojawiło się błoto. Czas przejścia niemal identyczny. Nie. Jeśli spodobał Ci się ten film i chciałbyś postawić nam wirtualną kawę, możesz to zrobić za pośrednictwem strony Buy Coffee. A długotrwałe wsparcie wspomagające nas w rozwoju kanału możesz realizować przez portal Patronite, tak jak robią to dziesiątki naszych wspaniałych patronów, którym ogromnie dziękujemy. Cała wycieczka zajęła nam około 8 godzin i przeszliśmy 22 km. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na szlaku.